Cześć, witajcie na kanale Doktor Fit. Dziś przygotowałem dla Was listę 5 suplementów diety, które przydadzą się praktycznie każdemu, niezależnie od dyscypliny sportu jaką uprawia. Mało tego, niektóre z tych produktów warto stosować nawet w ogóle nie trenując. Temat dzisiejszego odcinka wybrali widzowie w głosowaniu zorganizowanym na naszej facebookowej grupie. Dlatego jeśli chcesz mieć wpływ na to, co pojawia się na kanale, zapraszam Cię serdecznie do tejże grupy. Link znajdziesz w opisie. Natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat suplementacji w sporcie i nie tylko, to koniecznie subskrybuj nasz kanał. Osoby, które oglądają nasze filmy wiedzą, że suplementację zawsze należy dobierać indywidualnie, w zależności od potrzeb, oczekiwań i możliwości danej osoby. Wtedy taka suplementacja jest najskuteczniejsza. Są jednak produkty, które warto polecić każdemu, nieważne czy jest wioślarzem, gra w koszykówkę, uprawia zapasy czy też chodzi na siłownię. Oto moja lista 5 najlepszych suplementów diety dla każdego. Numer jeden to oczywiście kreatyna. Nie wskazuje tutaj żadnej konkretnej formy chemicznej, sposobu podania oraz dawkowania, ponieważ te elementy będą zmienne właśnie od, w zależności od potrzeb i oczekiwań konkretnej osoby, czyli to, co mówiłem wcześniej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, kreatynę warto suplementować zawsze, w każdej dyscyplinie sportu. Wyższe stężenie fosfokreatyny w organizmie. Zwiększa nasze możliwości wysiłkowe, ponadto kreatyna przyspiesza regenerację, a także poprawia nasze zdolności kognitywne i korzystnie wpływa na pracę mózgu, a zatem, jak widzicie, nawet szachiści mogą czerpać korzyści z jej stosowania. Kreatyna to suplement numer jeden od lat, przede wszystkim na siłowni, ze względu na swój potencjał anaboliczny i głównie z siłownią się kojarzy. Jest to jednak bardzo uniwersalny produkt i nie mogło zabraknąć go na tej liście. Numer dwa: witamina D. O witaminie D jest już jeden film na naszym kanale, dlatego nie będę zagłębiał się w szczegóły. Powiem najkrócej jak się da. Miejsce, w którym żyjemy sprawia, że niemal wszyscy cierpimy na niedobór tej witaminy. Wynika to z małej ilości godzin słonecznych, a także tego, pod jakim kątem te promienie słoneczne do nas docierają. Przez większość część roku ten kąt jest na tyle niekorzystny i w dużym stopniu ogranicza promieniowanie UVB. Uzupełnienie witaminy D z diety jest praktycznie niewykonalne, dlatego warto tutaj wspomóc się suplementem. Dawkowanie perofilaktyczne powinno mieścić się w zakresie od 2 do maksymalnie 10 tysięcy jednostek na dobę. Pod numerem trzecim kwasy tłuszczowe omega-3. Jedną z rzeczy, która charakteryzuje dietę przeciętnego Polaka jest zbyt mały stosunek omega-3 do omega-6. Mówi się, że powinien wynosić on 1 do 2, 1 do 4, tymczasem u nas jest to często 1 do 20. Nawet jeśli odżywiasz się zdrowo i jesz dużo ryb, to kwasy tłuszczowe omega-3 w Twojej suplementacji z pewnością się przydadzą. Wybierając omega-3 dla siebie, warto zwrócić uwagę na zawartość kwasów EPA i DHA. Numer 4. ZMA. Wahałem się długo, czy nie wrzucić na listę samego magnezu, jednak cynk, podobnie jak magnez, również jest pierwiastkiem deficytowym, szczególnie u osób aktywnych fizycznie. Ponadto cynk jest bardzo ważnym pierwiastkiem, szczególnie dla mężczyzn, dlatego ostatecznie do swojej listy pięciu najlepszych suplementów diety dla każdego wybrałem ZMA, czyli połączenie magnezu, cynku i witaminy B6. Wybierając temat warto, żeby w porcji znalazło się około 30 mg cynku oraz powyżej 350 mg magnezu. Ważne też, żeby nie był to tlenek magnezu, tylko jakaś forma organiczna. I tak na dobrą sprawę, to lista mogłaby się skończyć na tych czterech suplementach. Stwierdziłem jednak, że dodam do nich odżywkę białkową, a konkretnie mówiąc białko serwatkowe. I ktoś teraz powie, jak to białko serwatkowe? Przecież to czy potrzebujemy białka? I ile go potrzebujemy, jest ściśle związane z naszą dietą. Jeżeli pokrywamy swoje zapotrzebowanie z posiłków, to nie ma sensu kupować białka w prochu. I to wszystko jest prawda. Z tym, że nawet jeżeli pokrywamy nasze zapotrzebowanie na białko, to warto uwzględnić białko serwatkowe w naszym jadłospisie, ponieważ jest to lekko strawne, szybko przyswajalne, pełnowartościowe białko zwierzęce o wysokiej wartości biologicznej. I jeśli nie mamy ograniczeń ze strony naszego organizmu, mam tutaj na myśli alergię i uczulenia, to warto takie białko serwatkowe spożywać. Białko znalazło się na tej liście jeszcze z jednego ważnego powodu. Otóż większość osób utożsamia ten suplement diety z siłownią i budowaniem masy mięśniowej, a jest to nieco błędne wyobrażenie na temat odżywki białkowej. I to by było na tyle. Tak wygląda moja lista pięciu najlepszych suplementów diety, czyli kreatyna, witamina D, omega 3, ZMA i białko serwatkowe. Dajcie znać w komentarzach które z tych produktów stosujecie w swojej suplementacji? Pamiętajcie też o łapce w górę i subskrypcji. Na dzisiaj to wszystko, ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.